Ciąg, 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 kuta, ciąg. Dzień dobry tam wszystkich, ja jestem Juszy a to są szczyty Gulin. Bitwa powietrzna, tak, bitwa powietrzna. To już kiedyś widzieliśmy, ale nie w takim wydaniu, to jest po prostu jakiś kurwa face roll. Pamiętacie, albo nie pamiętacie, bo nie oglądaliście kanału, jak swego czasu. Wpadłem na genialny pomysł, a czemu nie ma helek szturmowych na Air Superiority? Dice, dziękuję, że, że mnie wysłuchaliście, ale kurwa ja żartowałem. No to jest jakiś face roll naprawdę. Jest zobaczcie co tu się będzie działo. Po prostu to jest jakaś za przeproszeniem pierdolona masakra. Jest cały czas jesteście namierzeni, o, i oczywiście ogary takie jak tutaj widać na załączonym obrazku szybko spadają. Wychylcie się tylko z zagórki i dostaniecie zyria, zyliard rakiet. Tutaj ecm -y, flary to jednorazowa, jak się wychylicie do przodu to jest jednorazowa imprezka. I was nie ma, bo dostaniecie pierdyliardem rakiet. Podobnie jest na Airsoft superiority jeżeli chodzi o jety. To też wam pokażę, też nagrałem jakiś gameplay. Nawet coś zabiłem, o dziwo. O dziwo. Natomiast, no, DICE. Pojechali po bandzie. Ja nie wiem, czy ktoś będzie w to chciał grać. Inny, o... Oh. Oprócz gości, którzy chcą zrobić unlocki, to jest najszybsza metoda, żeby robić unlocki. I ludzie, którzy robią takie wypady na naszą stronę, w ten sposób, o to w była... ten oto piękny sposób, giną bardzo, bardzo szybko. Jak widzicie, na środku mapy jest punkt, który trzeba przejąć i wykrwawić przeciwnika. No, najgorsze jest to, że jak jesteście strzelcem i nie macie komunikacji z pilotem, to jest po prostu przejebane. No, to co w tej chwili zrobiłem, było bardzo ryzykowne, bo nade mną wisiało ładne parę helek, co zresztą widać na radarze. Hmm. Że tak powiem, słabo. Tutaj ledwo uchodzę z życiem, ale nic straconego, bo za chwilkę mnie zabiją. Ta! Wszak to jest Air Superiority na helki. Tu można kampić helką. Hmm. tiviki? Hmm. No, trzeba nad tym pomyśleć. Tylko przydałby się jakiś pilot, który potrafiłby tam z tyłu tak bardzo, bardzo daleko wisieć. Nie no, żartuję, przecież to jest jakiś. Ach, nie wiem. Trochę czasu, moim zdaniem, zmarnowali, ale z drugiej strony fajnie, że dodają coś nowego, coś tak odjechanego i jednorazowego. Bo nie wiem, czy będę chciał więcej razy zagrać w to. No, chyba, że, chyba, że zbierzemy całkiem niezłą ekipę i zdominujemy. Z dominą i M1 Team, no to wtedy można polatać. No, jeżeli chodzi o pozostałe mapki, to będę wam starał się na bieżąco coś wystawiać i opowiadać o tym, co widać na załączonym ekranie. Przed chwilą jeszcze grałem sobie na, na pustyni. Ja pamiętam jak się ta cholera mapa nazywa. W każdym razie jest przeogromna. Wydaje mi się, że jest troszkę większa niż, niż Golmut. No i tu właśnie w ten sposób ginę, nie widziałem tego kolesia, którego miałem z boku. To jest kolejny, kolejny feature, feature Battlefielda, że tak powiem hud przy takiej ilości pojazdów jest nieczytalny, znaczy się radar. Dobra, ale coś wam miałem mówić, tak, mapa jest troszkę większa i to zapewne pokażę wam w następnym filmie, który jeżeli się uda wypuszczę dzisiaj, jeżeli nie, no to pewnie zobaczycie go jutro. I tym optymistycznym akcentem żegnam się z wami, jak zwykle, do zobaczenia na polu bitwy.